to siema. Ciężko było mi wybrać miejscówkę, bo jest ich bardzo dużo. No ale udało mi się znaleźć kawałek fajnego miejsca, kawałek fajnej wody. No i łudzę się nadzieją, że się pobawię. Plan jest też taki, że po prostu chcę przełapać jakąś ilość tych ryb i być może trafi się jakiś ładny karp powyżej 10 do 15 kilo. No jeżeli tak by się stało, to bym był zadowolony. Głębokość, jaką tu mam, to sprawdziłem właśnie, to jest około 1,5 metra maksymalnie, nie więcej. I z tego, co zauważyłem, przeciągłym ciężarkiem po dnie jest dość twarde dno, wypłukane. Towar przynęty i zanętę, jaką będę podawał, na pewno to będą pokrojone kulki. Pokrojone kulki po to, żeby mi prąd nie zabierał tego towaru. A na włosie podejrzewam, że będzie jedna kulka 18 mm. Jedna kuleczka 18 mm i chyba to by było na tyle. Nie będę tutaj szalał, bo nie wiem, jak te ryby ten pokarm pobierają. No i jeżeli będzie wszystko pięknie, no to tydzień sobie tutaj połowię. Tymczasem biorę się za nęcenie. Pokażę wam zaraz, jak tu przygotuję tą miejscówkę. I zaczynamy. Trochę sypnąłem, dwie łopatki orzecha tygrysiego, trzy łopatki tych pokrojonych kulek zalanych busterem Fishmixa. No i nic więcej nie pozostaje, jak tylko czekać. I się relaksować. Także do zobaczenia przy rybce.
złowiłem właśnie pięknego karpia. Pierwszy. Jestem mega, mega zadowolony. Wspaniała rybka. Mega. Jaki jest umięśniony, zobaczcie. Płetwy jakie ma. Jakie ma płetwy silne. Bardzo mocne. No i jak się spina, to jest całe nie do wyprostowania. To jest skarb z rzeki. Właśnie wjechał piękny kabanek. No, odjazd to był zniewalający, mega. Taka rola tutaj w tej rzeki. No i rybka też ładnych rozmiarów, taki bardzo gruby kabanek.
ale silny. Wspaniała rybka, mega. Ale mnie obudził. Mega grubasek, to już druga rybka. Tu leży karp na macie, a tu taka rola. Dobrze, że się wypiął, bo był mały. Jedenaście i pół kilo, czyli ma 10,5 kilo, bo to waży kilo. Ten worek waży kilogram, nawet mokry. Dobra, leci rybka do wody. 10,5 kilo. Witam was z samego rana. Jestem świeżo po dwóch braniach. Pięknego karpia położyłem na macie jednego. No a drugi się niestety spiął przy samym brzegu, ale miał około 3 kg maksymalnie. Był bardzo waleczny wariat. Zadowolony jestem, bo już mam dwie ryby na macie. Wczoraj wieczorem był pierwszy. Dzisiaj już z samego rana jest drugi. Jeszcze w nocy miałem klenia. Takiego z 60-55 cm, 60. Naprawdę kawał klenia. I nie mogłem go wyciągnąć, musiałem go podbierać. Chciałem go tak na brzeg odczepić, ale to się nie dało. Musiałem go w podbierak, on miał ze 2,5 kg. Podejrzewałem, że nawet mógł mieć troszkę więcej. Duży kleń naprawdę. Pierwszy raz takiego widziałem. No ale dobra, nie odbiegając od tematu, mega karp, sami widzieliście, cudowna ryba, piękne branie,
wyskoczyłem z tego łóżka, tylko bachki do góry. Fajnie, bo Broly jest otwarty od przodu. Tylko postawiłem nogi, buty, pyk i do góry. Naprawdę, łowienie z rzeki tutaj też wymaga troszkę sprytu, bo jeszcze jak jest zaczep z prawej strony, bo pierwsza ryba właśnie poszła mi za zaczep wczoraj wieczorem. I mówię, ja pierdzielę, jak każda inna kolejna będzie tak szła, to ja będę tracił ryby. No ale się okazuje, że już z dwóch brań, te co były rano, ryba poszła z nurtem. Chciałbym, żeby tak zostało i żeby ryba nigdzie za krzaki nie wchodziła, bo na pewno to by było utrapieniem, a ja mam też żyłkę 0,28, bo do rzutu. No i nie chcę tej żyłki też narażać tutaj na te gałęzie, bo na pewno nie wytrzyma. No, to by było na tyle. Kije leżą po tych rybach od rana. Zaraz będę coś kombinował, przerzucał. I mam nadzieję, że będzie tak dalej. Pogoda się troszkę zmienia, jest bardziej duszno, parno. No ale będzie dobrze. Herbatkę sobie zrobiłem, śniadanko zajadam. Mówię wam, coś nagram. Dobra, no to czekamy za następną rybą. Do zobaczenia. Widzieliście przed chwilą, położyłem tam zestaw pod trzciną, blisko brzegu, żeby zobaczyć, czy czasem ryba brzegiem nie idzie pod nurt. No i położyłem zestaw delikatnie i na to rzuciłem około 10 peletów na spróbowanie. Zobaczymy, czy rybka będzie się na to łasiła. To miejsce też wybrałem ze względu na to, że idzie taki warkocz tej, tak mi bynajmniej woda pokazuje. Bynajmniej mi tak woda pokazuje, że idzie, że ten warkocz się kończy w tamtym miejscu. No i faktycznie jak rzuciłem pelet, to on opadał równo, w ogóle go woda nie zabierała. To takie mam wrażenie, że ten nurt po prostu się tam cofa delikatnie. No i zobaczymy, czy może w tym miejscu ryba może będzie bardziej przebywać. O, zobaczymy. Próbujemy. Akcja jest taka, że przed chwilą kładłem zestaw. Zmieniałem po prostu pelecik, ten co kładłem, pod brzegiem. Wyobraźcie sobie, że położyłem pelet. Miałem ogólnie takie jakby puste brania, takie jakby klenie szarpały, nie? Mówię, coś jest nie tak. Mówię, zmienię pelet. Wyciągłem, zestaw był, pelet był wbity na haczyk przez te klenie, podejrzewam. Ale do pewności mówię, zmienię przypon. Zmieniłem przypon, położyłem zestaw, mówię, a włączę kamerkę.
Włączę kamerkę chwilę, żeby się nagrało. Ja włączam kamerę, dosłownie wciskam guzik. Wcisnąłem guzik po 30-20 sekundach, jak odłożyłem wędkę. I już branie. Kurde, na to. Tylko, że mi się ryba spięła. Ja pierdolę, szkoda. Szkoda, bardzo szkoda, bo musiała być ładna rybka. Idę jeszcze raz położyć. Wow, ale to jest rekin. No i jeżeli film mi się podoba, no to zostaw jakąś reakcję w postaci subskrypcji albo łapki w górę. Będę zadowolony.